Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bladia. My sobie dzisiaj gramy w Wasteland. Ogólnie rzecz biorąc, ten teren już spenetrowaliśmy i pomimo tego, że tu jest jakiś potwór, to go sobie chyba darujemy. Zwłaszcza, że zauważyłem, że na przykład nasza droga Rose cały czas cierpi na chorobę, która przemieni ją w potwora. Natomiast niektórym to się trochę odregenerowało. Tak samo nasz drogi medyk też ma z tym problemy, że w każdej chwili w sumie może się zamienić w tego potwora. Ach, no cóż, co zrobić? No dobra, spadajmy stąd, gdyż ten teren został spenetrowany. Właśnie nie wiem, o co chodziło z tym całym środkiem przeciwgrzybiczym, ponieważ jeszcze wcześniej, na samym początku, chyba Katy, czy jakoś tak się nazywała pani doktor, kazała nam wejść do grzybiarni, żeby znaleźć środek przeciwgrzybiczy. Jednakże żadnego takiego środku nie znalazłem. Czy ja zrobiłem coś nie tak, że nie znalazłem? Tutaj byłem wszędzie i oprócz jednego sejfu, którego faktycznie nie mogę otworzyć, niczego nie znalazłem. Tak więc, what the fuck? Mogę sobie zadać takie pytanie. Swoją drogą, jak już mowa o sejfach, no niestety, myślałem, że może mam wystarczająco punktów, żeby sobie w to zainwestować, ale jednak nie. No dobra, mniejsza o to, wracamy wyżej. Wrócimy do naszej pani doktor i zapytamy się jej, co dalej, ponieważ ona ma jakiś plan. A teraz udało nam się dwa zbiorniki, że tak powiem, zakręcić. Dwa pompownie, nie dwa zbiorniki. No, dwie pompy. Brakuje mi określenia. Nie to chciałem, niech ty pomyliłem się. Dobra, to tak. Jak wygląda sprawa? No i właśnie, mam tutaj. Katy twierdzi, że do stworzenia lekarstwa potrzebuje środka grzybobójczego z grzybiarni w piwnicy. Dziwne, ale naukowiec chyba wie, co mówi. No i właśnie mam problem z tym środkiem. Zabiliśmy stworzenia, które otoczyły Reaina w zagrodzie. To wiadomo. No tak, no i tutaj już mamy kawałeczek niezwiedzony faktycznie. Poza tym było kilka innych rzeczy tutaj tak naprawdę do spenetrowania, które były dosyć ciekawym aspektem. Na przykład zauważcie, że tutaj było coś zablokowane. Pamiętacie to? Teraz teoretycznie powinienem móc to odblokować. Poza tym uważam, że powinienem spenetrować pozostałą część. Martwi mnie tylko to, że tutaj czas cały czas ucieka niektórym naszym wojownikom. I że tak powiem, nie za bardzo jestem w stanie to powstrzymać. Dobra, rozwalmy tutaj przejście, zobaczymy, gdzie to prowadzi. To chyba jakiś zbiornik systemu nawadniania. Okej, super. Teraz nasz wspaniały spec od ładunków sprawdzi, czy tutaj jest coś niebezpiecznego. Co to jest? Po lewej stronie zbiornika nawozowego znajduje się mały zawór wlewu. Dookoła niego da się zauważyć niebieską otoczkę. Wygląda na to, że do zbiornika można wlać płyn za pomocą zaworu wlewu po lewej stronie. Stamtąd powinien zostać przepompowany do wszystkich zakamarków kompleksu. Czyli krótko mówiąc, chodzi chyba o te tak zwane lekarstwo, które jeszcze nie wynaleźliśmy, nie zostało znalezione. No dobra, to zabierzmy. O, chyba zamek elektryczny, tak? Dobrze myślę? Tak, to chyba zamek elektryczny będzie. Bardzo prosty dodatkowo, więc nie powinniśmy mieć z nim żadnego problemu. Mamy tu broń obuchową. Broń obuchowa dla naszego wojownika. No i złom też dla... O kurde, on jest przeciążony aż zbytnio. Tak z ciekawości zobaczmy, czy jest lepsza. Nie jest lepsza, więc damy ją komu innemu. No dobra, dwóch teraz jest przeciążonych. No cóż, jakoś sobie dadzą radę. No i teraz nie wiem, czy powinienem biegać tutaj. Wróćmy może do naszych panów doktorów i zobaczmy, co oni takiego będą od nas chcieli. Być może mają jakiś teraz genialny plan, który zrewolucjonizuje nasze myślenie. Możemy tu jeszcze z Jennifer sobie porozmawiać. Albo z Rickiem. Oni chyba nic za bardzo nie mają do powiedzenia. O, Ryan jest.
Ona nie żyje, strażnicy. Rachel nie żyje. Co ja mam teraz zrobić? Co zrobić? Ach, niestety, cwaniaka potrzebuję. Larsen celowo wywołał epidemię, potem wysadził się w powietrze. Co? Nie! On? Chciałbym zaprotestować, ale mam przeczucie, że mówicie prawdę. Zawsze był trochę taki, no nie tego. Zdystansowany, przyjazny, ale nigdy serdeczny. Zawsze wiedziałem, że coś ukrywa, tylko nigdy bym nie zgadł. To była najcudowniejsza, o Boże, nie dam rady. Po prostu mnie zostawcie, strażnicy. Jestem ciekaw, co by nam to dało, gdybyśmy mieli możliwość... Chyba wykonaliśmy zadanie, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Aha, uwolnijcie. O, i tutaj wyłącznie system nawadniania, to zostało wykonane. I co tak naprawdę mamy? Tak, wyłącz system nawadniania. Ale nadal jeszcze nie jest, że tak powiem, lekarstwo nie zostało zamontowane. Więc z całą pewnością nie wszystko jeszcze jest zrobione. Jeszcze będzie trzeba coś tutaj podziałać. A my właśnie w tej sprawie tu przybyliśmy, żeby coś zrobić. Dobra, porozmawiajmy tutaj z głównymi. Nie, oni byli tutaj, z tego co pamiętam. Porozmawiajmy właśnie z Katie. So, have you found the fungicide yet? Matt is deteriorating rapidly. You didn't get it? Oh no, shit! I don't think Matt's going to make it much longer. Matt? No, Matt! Oh god, he's gone! We're too late! Ale powiedzcie mi, bo kurczę, no nie udało mi się go znaleźć i właśnie... Ach, cholera, czyli chyba tak musiało to się skończyć ostatecznie, tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie jest nasz wojownik? Nasz wojownik jest schowany, tak cholernie beznadziejnie. Ach, nie, nic nie mogę zrobić w tej sytuacji. A ona też chyba nie za bardzo może cokolwiek zrobić. Jest zablokowana przez pozostałych. Nasza pani snajper, jak zmieni na shotguna, to być może coś się uda osiągnąć. No, niewiele to, ale zawsze jakiś taki skutek. No i jeszcze mamy naszego wojownika, który nigdy nie potrafi trafić. No dobra, kogo my jeszcze mamy? Aha, pana strzelca. Może wiecie co, cofnijmy się troszeczkę. No jak dało się temu zapobiec? Nie dało się temu zapobiec. Ej, też sobie też poszło. Że co? Naprawdę? Bez sensu, po prostu totalny bezsens. Naprawdę chciałem znaleźć ten środek grzybobójczy, ale cholera jasna, go nigdzie nie ma. Ten środek po prostu w świecie dla mnie, nie wiem, nie istnieje. No, starałem się jak tylko mogę, naprawdę mi to nie jest na rękę go nie znajdować. Ja nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, czy to trzeba rozwalić ten safe, który tam jest, czy też nie. Ale jak dla mnie to poważna sprawa. Dobra, wiecie co? To jeszcze było kilka do przeczesania miejsc, więc przeczeszmy to teraz. Czemu nie? Mamy trochę czasu i tak na razie nie mogę znaleźć tego środka całego. Więc się zajmiemy teraz takimi pierdołami. Co jest grane? A, już wiem, to trzeba wyważyć. Zrobi to nasza dziewczyna, która zrobi to na 100%. Ach, bez sensu, co nie? Byłem w piwnicy, byłem w grzybiarni, ale się nic zrobić nie dało. I co? I co? I co dostałem? Że dwóch moich członków nagle zrezygnowało. Po prostu genialne, co nie? Nie ma to jak idealne podziękowanie za tyle roboty. No dobra, weź tu przejdź, weź to otwórz.
Niewykonalne, on musi z całą pewnością wbić ten level, no kurczę. A mu tak w sumie niedaleko do tego levelu, zobaczcie sami, jest naprawdę blisko wbicia tego kolejnego levelu. I mu trzeba właśnie u niego zainwestować w ten kolejny poziom rozbrajania, bo bez tego chyba nie da rady. Czy ty jesteś idiotą? Poczekaj. Cofnijmy się, ponieważ zapomniałem, że w tej grze są pułapki, które trzeba rozbrajać. Taką pułapką właśnie były te drzwi w tym momencie. Czasami zapominam, że faktycznie ta gra jest najeżona pułapkami i praktycznie trzeba sprawdzać wszystko. No, sami widzicie, że no, pułapka jak się patrzy, więc muszę do niej podejść i trzeba ją rozbroić. No, otwieraj, dawaj. To akurat wiecie co, z drugiej strony to dobrze, bo dzięki temu on pozdobywa ten level. Teraz widzicie, że to w ogóle jeszcze zamknięte jest, więc trzeba to jeszcze dodatkowo otworzyć, więc dodatkowa robota dla naszego ciężko pracującego ziomeczka. No i co my tu mamy? A, został ktoś tam uwolniony, widzę. Wolność, tak jest. Zobaczmy na początku, czy nie ma ładunków. Nie ma, czyli możemy to spokojnie otworzyć. No, ale widzę, że też w sumie niczego poza tym tutaj w sumie i tak nie ma, więc w sumie zrobiliśmy to tylko dla troszkę amunicji tej energetycznej. No, czyli w sumie jak dla mnie tak trochę za darmo praktycznie. No dobra, i tak tu spenetrujmy ten obszar. Mamy tak, kanapy, jakieś pierdołki. Żadnych skrzyń, przynajmniej ich nie widzę na pierwszy rzut oka. No dobra, otwórzmy te drzwi. No i tutaj chyba powinna czekać nas jakaś walka. Rangers, I see one of our animal researchers, Julio, near the radio dish. Looks like he's been cornered by his own rabbits. Watch out for those rabbits. They've got big, nasty teeth. Wielkie, okropne zęby. A, są i jego króliki, faktycznie. No dobra, musimy tu jakoś do niego podejść. Widzimy, że od tej strony tak jakby. Teraz tak, ona pójdzie tutaj. Ona sobie klapnie. Ona wykona pierwszy strzał. Piękny pierwszy strzał, że tak powiem, rozpoczynający wojnę. Tylko szlak chciał, że nie przeładowała wcześniej snajperki. No dobra, no to zaczynamy malutki pojedyneczek. Ustawiamy się na pozycjach. Zobaczmy, ona ma tą broń i może z tego strzelić na dobrą sprawę. Czemu nie? Pięknie, jeden królik załatwiony i o jednego królika zawsze mniej. Kolejny, to jest już taki typowy wojownik. Mamy też medyczka, medyk się gdzieś tutaj na skraju ustawi. No i sobie przykucnie spokojnie. No i teraz króliki do nas podbiegną. Czy dadzą radę? Dadzą radę. Niestety. Króliki mają to do siebie, że no dosyć nieduże dystanse przebywają. No, tego też tutaj że tak powiem, dorwał naszego brata, tak? Co my tu mamy? Trochę słaba możność ten. Przybliżmy się troszeczkę. Nadal trochę taka słaba celność bym powiedział, no ale... Lepsze to niż nic. A ona w ogóle ma trochę przerąbane. Podejdźmy z nią całkowicie. I tak nic nie może zrobić za bardzo. Dobra, padnijmy. Tak, ta sobie zmieni na shotgun. Kurde. A można w sumie coś, można zaradzić akurat w tym przypadku. Piękny strzał. No i ta tak na upartego też może to całkowicie zmienić tutaj. Że tak powiem, całkiem zgrabnie sobie poradziliśmy. I nasz rozbrajacz w końcu ma ten dodatkowy level, dzięki któremu być może rozbroimy kilka sejfów, które możliwe, że doprowadzą nas właśnie do rozwiązania problemu z środkiem grzybobójczym. Czy co to tam? No, ale to tak. No i możemy teraz już w sumie wywołać, możemy od razu. Raport, bla, bla, bla. Dziękuję. No i teraz dajmy go i zobaczcie sami, co nie? I możemy teraz. Wow, super, dobra.
Jeszcze sobie to w razie czego możemy już od razu zainwestować, ale zainwestujemy to jak będziemy już przy konkretnym sejfie. No a teraz tutaj mamy tak, mamy skrzynki, mamy króliki, mamy też Julię. Co nie, to sobie porozmawiamy z Julią. Na twarzy Julia nie widać już strachu, ale jest bardzo smutny. Rose, kochałaś moje króliki, jak mogłaś im pozwolić to zrobić? Wybacz, Julio, nie było innego wyjścia. To już nie były twoje króliki. Skurwiele potwory, zamordowaliście moje króliki. Hodowałem je od małego. Żałuję, że nie pozwoliliście mi zginąć. Kiedy Matt mówił, że idziecie, nie sądziłem, że jeszcze pogorszycie to całe szaleństwo. Teraz mogę się już tylko ukryć. Dokąd miałbym pójść? Drogo oczyszczona, możesz uciekać. Jak zaczęło się to szaleństwo? Powiedz nam, co się macie. Kryjówka. Może w kuchni? Dobrze. Zadekuję się tam. Znaleźliście już doktora Ralsena? Każdy, kogo uratujecie, będzie prawdopodobnie ranny, więc lekarz wam się uprzyda. To nie czas na czarny humor, strażnicy. To tak, Larsen celowo wywołał epidemię, potem wysadził się w powietrze. To nie czas na czarny humor, strażnicy. Zaczekajcie. Mówicie poważnie, prawda? To znaczy, że on stoi za tym, co się stało z moimi królikami. To gnida. Dobra, wystarczy rozmowa z nim. Że tak powiem. Już mogę? Co jest grane? Dziennik zaktualizowany. Zobaczmy, czy coś nowego dostaliśmy, jakąś nową misję. Nie. Tak, co? Nie wiem, nic się nie zmieniło praktycznie. Tu mamy coś ciekawego. A, to jest nasza antena. Czyli krótko mówiąc, to jest chyba nasza antena, ale coś widzę, że nie możemy tego w tej chwili jakby użyć chyba. Czerwone stronki zdają się oddychać, jakby pogrążone we śnie. Unoszą się, opadają wraz z ruchem ich zielonych płuc. Panel kontrolny i talerz zostały oczyszczone z roślin. Teraz pozostaje wam tylko zamontować jednostkę wzmacniającą marki Strażnik Pustkowi. Wszelkie prawa zastrzeżone i załatwione. Czyli krótko mówiąc, to jest chyba ta cała antena, z której będziemy skorzystać. Dobra, jeszcze a propos, ten, to jest czyste, już widzę. Kurde, nie ta osoba. Pomyliłem się. Ta osoba powinna dostać tą amunicję. Tak samo jak tą amunicję powinna dostać ta osoba. Okej, to jest zbyt daleko? Ej, zebrać się w kupie. Nie no, co wy gadacie? Kate nie jest zbyt daleko. Przekaż jej to. Dobra. No to teraz tak, sprawa jest kolejna, że tutaj też widziałem jakieś skrzyneczki. O właśnie, pierwsze co sprawdzimy, czy dynamit, dynamit nie, ale tu widzę, że już tak, więc rozbroimy na początku jedną skrzyneczkę. Potem jeszcze przeszukamy, co w nich jest. Warto przeszukiwać skrzynki, gdyż jak widzicie, naprawdę dużo fajnych fantów znajdujemy. No i to nam się tak przyszłościowo w sumie przyda, mi się wydaje, wiecie? Naprawdę to przyszłościowo nam się może przydać. Jakieś w ogóle jak coś do chirurgii dostaliśmy, zauważcie. Zaraz to rozdam odpowiednim osobom. Czyli tak, to idzie do tej pani, a to do naszego chirurga. No, ty to niech tu zostanie, co tam. No dobra, to tak, kolejny, że tak powiem, zakątek terenu został spenetrowany, krótko mówiąc. Kolejny część. No i prawdę mówiąc, zostało nam niewiele. Tu mam jeszcze safe do rozbrojenia. Stary. Zabezpieczony? Nie. Dobra, weź to szybko otwórz. Bardzo łatwe. No, spróbujemy to otworzyć. Tylko ten środek grzybobójczy. No po prostu, no jak tak można było go ciężko... O, nie udało się. Spróbujmy jeszcze raz. Że tak powiem, nic nie zapłaciliśmy za tą porażkę, więc możemy spróbować jeszcze raz. No, elegancko się udało. Karabin szturmowy, oczywiście nasza pani to weźmie. Ty weźmiesz tą amunicję, a jakieś takie śmieci weźmie losowa jakaś osoba. No i teraz, nie wiem, chodźmy tutaj otworzyć te drzwi. Dobra.
Nie było problemów, tutaj roślina niby nam blokuje drogę, ale my już doskonale wiemy, że teraz to jest tak naprawdę forma... źle. Kurde, jak mnie to denerwuje, jak zapominam, że steruję 5-6 osobami i że każda z nich będzie chciała rozwalić przeszkodę, więc muszę w tym przypadku zmienić sobie na jedną osobę, żeby ten cały burdel zrobiła tylko jedna osoba, a nie 6 osób. No niestety cały czas o tym zapominam. Ciężko się czasami steruje tak dużym oddziałem osób, ale jakoś daję radę. No właśnie, tak trochę sprawniej. Znowu ta sama powtórka, znowu jedna osoba to niszczy, idziemy dalej. Dobra, no i teren. No i teren oczyszczony, jeszcze przejdźmy tym środkowym przejściem, zobaczyć czy tutaj coś było. Tak tylko profilaktycznie, żeby być pewnym, że ten teren też jest czysty. No dobra, no i teraz pytanie, co z tym środkiem grzybobójczym? Gdzie on cholera jest? Profilaktycznie tak. W grzybiarni musi być. Musi być w grzybiarni. Czyli, krótko mówiąc, jedyne co przychodzi mi w tej chwili na myśl, to jest właśnie ten safe, którego nie mogliśmy rozbroić. Czasu mamy, no nie mamy tak dużo bardzo, dlatego z całą pewnością, teraz się zapiszę jeszcze. Gdyby na przykład, nie wiem, coś miało pójść niezgodnie z myślą, po mojej myśli. I teraz tak, szybciutko, no bo tu nigdzie nie leży. Tu nigdzie nie leży, widzicie, żeby coś tutaj leżało gdzieś? Gdzieś tutaj ukryte, coś na ziemi było ukryte? No nie. Nie wiem, kto ukrywał ten cały środek grzybobiórczy, grzybobójczy w sejfie, ale grunt, że mam nadzieję, że tam będzie. Chyba, że gdzieś jestem ślepy i gdzieś tu na ziemi leżał. No cóż, zaraz się okaże, czy faktycznie miałem rację, czy może popełniłem jakiś błąd, czy może on gdzieś tu po prostu leżał, a ja jestem ślepy i tego nie zauważyłem. Ach, no grunt, że może nam się uda, bo jeśli nie znajdę tego, to w sumie będzie mój koniec. No dobra, stary. Sprawa wygląda tak, że to jest w tej chwili niewykonalne, ale uwaga, teraz właśnie wbiję level. Uwaga, przygotujcie się na cud. Kolejny level kanciarza. Uwaga. Powiem tak, nie będzie łatwo, ale jeśli tam faktycznie jest ten środek, to warto próbować. Spróbujemy. Będę się wczytywał, aż mi się w końcu uda. Czyli, no pewnie mi to trochę zajmie życie, więc rozgoście się w fotelach. O, ciekawe, tylko zwykła porażka. No to jest trudny zamek, więc z całą pewnością mogę się męczyć przy nim całkiem sporo. Mam nadzieję, że jak już go się uda rozbroić, to jednak będzie tam to, na co czekałem. Zobaczcie, że aż 45% krytyczna porażka, już nie będę mógł tego otworzyć. O, masakra. Krytyczna porażka. I według tego, w tej chwili już tego nie mogę otworzyć. Ale ja muszę to otworzyć, bo to jest jedyne miejsce, gdzie ten środek faktycznie może być. Co nie? To jest jedyne miejsce, gdzie ten środek faktycznie może być. Mam minimalne szanse, że uda mi się to otworzyć. Ale jeśli są nawet te minimalne szanse, to warto spróbować, jeśli ten środek faktycznie tam będzie. No bo przecież... O, już na samym początku, taki szybki start. No już porażka, no to nie jest łatwe. 14% otworzyć to jest bardzo mało. Bardzo mało, ale będę próbować, ponieważ jest to moja jedyna nadzieja. Po godzinach rozbrajania udało mi się otworzyć, a ukazało mi się wszystko. Ale nie było żadnego środka grzybobójczego. Chyba mam spore problemy. W tym przypadku jestem totalnie zgubiony. Nie wiem, gdzie ten środek grzybobójczy jest. Naprawdę tego nie wiem. Jestem w grzybiarni. A nie mogę go znaleźć. Wiecie co? Spróbuję go poszukać.
ale nie wiem. No nie wiem, po prostu świecie, nie wiem, gdzie on może być. Witam wszystkich po cięciu. Ogólnie rzecz biorąc tak, chodziłem tu całkowicie wszędzie, zbierałem tu, tutaj nawet jakąś skrzynkę znalazłem z jakimiś drobnymi fantami. Po prostu totalna masakra. I nagle znalazłem to. Jakim można być geniuszem, żeby ominąć te przejście? Dlaczego, powiedzcie mi, jakim cudem ja tego nie zauważyłem wcześniej? To ja tego nie rozumiem. Cały czas było tutaj to pomieszczenie, a ja nie zauważyłem jego. Po prostu, świecie, byłem ślepy. Po prostu, świecie, byłem ślepy. I dopiero teraz znalazłem te przejście. O takiego mężczyzny, który jest gdzieś ten? Ty już nie jesteś Sergiej. Proszę, nie zmuszaj mnie, żebym strzelił. Nie każ mi robić tego, co zrobiłem twojej... To nie Sergio, więc kim jesteście? Strażnicy? Wy gnidy, co wam tyle zajęło? Chwilę, odblokuję drzwi. A dobra, czyli krótko mówiąc, dostaliśmy się... Oj, patrzcie, co tu jest chyba. Środek na grzyby, super, znalazłem go. Wow, nareszcie, dobra, porozmawiajmy z nim. No dobra, nadal jesteście ludźmi. Więc co tu robicie? Przybyliście nas wszystkich uratować? No to na to już trochę za późno. O, witaj, doktor Rose. Nie zauważyłem pani. Witam pana, panie Skinner. Czemu mówię, że się spóźniliśmy? Może gdybyście się przypałętali wcześniej, nie musiałbym zabijać własnej żony. Co wam niby tyle zajęło? Oczyściliśmy drogę do lobby, możesz uciekać. Sergio, kto to? Mój syn, był na polach z mamą, gdy świat nagle oszalał. Chyba zdołał się jakoś zarazić, bo kiedy wrócili z Martą, zaatakował mnie. Ona również. Tak się ucieszę, że wystrzał, który zabił Martę, go odstraszył. Ja nie przeżyłbym zabicia syna i żony równocześnie. Oczyściliśmy drogę do lobby, możesz uciekać. Dzięki, ale nie wiem, czy jestem na to gotów. Nie chcę napotkać żadnych duchów. O jakich duchach mówisz? A jak ma inaczej mówić o zmarłych, których znałem i kochałem, a którzy mimo wszystko nadal chodzą po ziemi? Jedną osobę już musiałem zabić. Ja już nie chcę zabijać. Zabiłeś tamtą kobietę? Moja żona Marta była na polu razem z moim synem, Sergiem, kiedy rozpętało się to szaleństwo. Chyba przyszli tu do jaskiń, żeby mnie odnaleźć. No i nie odnaleźli, tylko że to już nie byli oni. Czym jest ta grzybiarnia? To tu eksperymentujemy z nowymi krzyżówkami grzybów i porostów. Nie jest to szczególnie radosne zajęcie, tak wysiadywać pod ziemią całymi dniami, ale ja to lubię. Jest tu chłodno i spokojnie, a przynajmniej było spokojnie, zanim się rozpętało to szaleństwo. Kiedy zaczęło się to szaleństwo? Widziałem z godzinę temu, jak to się zaczęło w grzybiarni. Grzyby zaczęły rosnąć w szaleńczym tempie, ludzie źle się poczuli, zaczęli dziwnie zachowywać. A potem rozszalały się alarmy. Próbowałem dotrzeć na górę do Marty i Sergia, ale Dodge z technicznego i paru innych zagoniło mnie tutaj i próbowało zedrzeć mi twarz. A potem pojawili się Marta i Sergio. Hej, strażnicy, jeśli idziecie, to dajcie mi się z wami zabrać, dobra? Porozmawię z wami, wstyd mi, że się tu chowam, gdy trzeba coś zrobić. Możliwe, że spotkam tam swojego syna, ale to nic. Trzeba się stąd ruszyć, pomóc, jakoś tam na górze. Mogę iść z wami, dopóki nie wyjdziemy z jaskiń? Ach, już myślałem, że będziemy mieli takiego, wiecie, całkowicie nową personę. Ale widzę, że... Środek grzybobójczy. Dobra, lepiej później niż wcale, co nie? Zobaczmy, czy ta skrzynia jest zabezpieczona w jakiś sposób. Nie. To otwórzmy ją. Tu widzę, że jest kolejna skrzynka. Też nie zabezpieczona, więc też ją otwórzmy. Ale mam dużo bzdetów. Jeju, ale będzie sprzedawanko, jak już pójdziemy sobie do sklepu. Medyk, historia, agrocentrum, część trzecia.
Dobra, co tu jeszcze jest? To tak, no i mam jeszcze te kolejne pomieszczenie, do którego z chęcią zajrzymy. Jest zamknięte, więc postaramy się je rozbroić. Ale kurczę, ja cię kręcę, cały czas było tutaj to pomieszczenie. Ale ja byłem ślepy, no po prostu niewiarygodny. Jestem trochę na zły na siebie, szczerze mówiąc, wiecie? Chyba haker może to tylko rozwalić, tak? To do otwarcie dla hakera. Niedługo prawdopodobnie utracimy Rose, co nie naszą pomocniczą dziewczynę. Znając życie, ona nie będzie z nami potem kontynuować podróży, więc... No boję się, że niedługo możemy utracić z nią kontakt. Dobra, zobaczmy tutaj, czy skrzynie są zabezpieczone. Są zabezpieczone i zobaczcie, jaki poziom jest wymagający. Ja w tej chwili nie mogę zainwestować w drugi poziom sapera, więc będziemy się bawić w rozbrajanie na ostro. To znaczy 64 tutaj, to się powinno udać ogólnie rzecz biorąc. Natomiast to drugie jest zabezpieczone naprawdę mocno. Więc możliwe, że po prostu skończy się na tym, że ja to otworzę. No i stracę trochę życia. Widzicie, to się udało, zobaczmy co tu mamy. Nic względnie aż tak bardzo przydatnego. I tutaj jest już niestety, jak tak patrzę, poziom naprawdę rozbrajania, no co najmniej hard. No spróbujemy, może akurat się uda. A jeśli nie, to się poświęcę i stracę trochę życia w efektownym wybuchu. Porażka, spróbujmy jeszcze raz, bo nie było krytycznej porażki, więc może akurat się uda. Bardzo małe szanse, ale no nie... No cóż. I jeszcze okazuje się, że jest zamknięte. No dobra, to już otworzymy w normalny sposób. Straciłem trochę życia, ale warto było. No i w sumie nic konkretnego. No dobra. Kolejne rzeczy zebrane. Mamy środek grzybobójczy. No i dopiero teraz jaskinia została w pełni spenetrowana. Dopiero tak naprawdę teraz. Po prostu coś niesamowitego. Jak mogłem tego nie zauważyć? No jak? Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. No trudno. Czasami każdy popełnia jakieś błędy. Czasami niektórzy nie są po prostu mało spostrzegawczy. Ale w końcu, po tych paru odcinkach, może w końcu zakończę naszą moją przygodę w agro... Coś się stało, a ja nie doczytałem. W agrocentrum. Może w końcu moja przygoda w agrocentrum się zakończy. Czas najwyższy, ile można. Coś tam mi mówił, a ja go nie wysłuchałem. Wejdźmy tam jeszcze na chwilę może. Bo ile można się bawić w tej samej lokacji? Już mam kompletnie dość. A w tej lokacji mam naprawdę dużo odcinków. Naprawdę dużo czasu poświęciłem, żeby tutaj wszystko dogłębnie spenetrować. Nasz medyk w ogóle ma level. Nie wiem co to było, chyba jakieś takie powiadomienia, że coś tam wykonałem misję czy coś, zobaczmy. Giulio, rozpaczony po utracie swoich ukochanych królików, wydostał się ze szklarni. Skinner podziękował nam za wyprowadzenie go z grzybiarni, dołączył do pozostałych ocalałych w głównym kompleksie, czyli to są wykonane. Zabraliście ze schowka ostatni pojemnik ze środkiem grzybobójczym, oby zadziałał. Dobra, to teraz idziemy dać ten środek grzybobójczy naszej kochanej Katie. Jeju, dlaczego dopiero teraz? Dobrze, że w ogóle znaleźliśmy to, bo nie wiem czy wiecie, nasi bohaterowie też już długo by nie wytrzymali. Sami zobaczcie, oni już są w sumie tak trochę bym powiedział, że na skraju wytrzymałości niektóre osoby. Ale na szczęście się udało. Udało się i teraz możemy z czystym sumieniem wrócić do Katie i mam nadzieję, że nie powie nam, że się spóźniliśmy. Tylko, że faktycznie zrobiliśmy to, co do nas należy i uda się uratować Matta. Mam taką głęboką nadzieję. Ale zanim to zrobimy, myślę, że może zrobimy to już w następnym odcinku. No, myślę, że tak. W tym akcencie ogólnie rzecz biorąc myślę, że zakończymy. Następny odcinek będzie bardzo emocjonujący, więc bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania. A póki co życzę Wam miłego dnia i... Do usłyszenia. Cześć Wam!